końcu się udało spotkać z trenerem Gryfa. Może Krzysztofie opowiesz o coś o swojej historii, jeżeli chodzi o związanej ze sportem, z piłką. Jak to się wszystko zaczęło? Znaczy, wiesz co, no tutaj nie ma już chyba co żyć przyszłością. Od małego grałem w piłkę. Teraz jestem trenerem. Co mogę więcej powiedzieć? Miałem gdzieś tam krótkie epizody w Gryfie, w Sparcie, Sycywice, w Pogoni Szczecin. A później jeszcze we Wieży Postomino. Później zaczęła się moja przygoda w trenerce z olimpijczykiem Kwakowo, z którym w piłce młodzieżowej praktycznie osiągnąłem wszystko. No i teraz spełniam swoje marzenia właśnie w domu, w Gryfie Sosa. Okej, a jak się, jakby to powiedzieć, bo to jest jednak przeskok, tak? Z piłki juniorskiej do seniorskiej, tak? No tam były jednak, nazwijmy to, dzieci, tak? A tu już jednak trzeba pracować w większości z osobami dorosłymi. Jak to trener może opisać na przykład podejście zawodników, sposób trenowania? Znaczy, no jest to spora różnica. Wiadomo, tam dzieci przychodzą na trening z tymi marzeniami po szkole. Ich celem jest gra w Barcelonie, Real Madryt. Tutaj gdzie zawodnicy przychodzą po pracy, na pewno są bardziej zmęczeni. Robią to z dużej pasji. Ale cieszy mnie właśnie ta grupa zawodników, których mam teraz, bo widać, że chcą się rozwijać i jest to naprawdę fajne. Przeskok, czy był duży? No ktoś mi ostatnio powiedział, że szybko się przestawiłem z tej piłki juniorskiej na seniorską. Myślę, że potwierdziło to utrzymanie. No teraz zobaczymy jak będzie dalej. Wiadomo, że teraz na początku już było sezonu, że tak powiem, przez większość mówione balonik napompowany, czy patrząc po tych czterech meczach, tak? Jest szansa faktycznie na ten, patrząc na ten skład, co jest, bo sądzę, że już ten skład jest zamknięty na ten sezon, na tą rundę bynajmniej. Czy jest szansa przynajmniej rundę skończyć w ścisłej czołówce, pierwsze, drugie miejsce? No na pewno cel sobie postawiliśmy, walkę o awans, wierzymy w to mocno i pokazujemy to w każdym spotkaniu, że chcemy mecz wygrać. Mocno w to wierzymy i no i co, no. Bo można powiedzieć, że pierwsze dwa mecze, potem trzeci to był taki, jak przez wielu mówiony, pierwszy sprawdzian, potem właśnie z Jaguarem ostatni mecz, tak? Nie no, to naprawdę jestem zadowolony z postawy chłopaków. Dzisiaj właśnie spoczęliśmy przed chwilą trening. Mocno są zaangażowani, z kilka dni do meczu z Lęborkiem. Gdzieś nie ma tutaj, z pokorą podchodzimy, z ciężką pracą do przeciwnika. To nie jest tak, że my już tutaj jesteśmy mistrzami, uwierzyliśmy w to, że już ten tytuł zdobyliśmy. Nie, no przed nami wiele, wiele spotkań, które będziemy chcieli na pewno wygrać, walczyć o to zwycięstwo. Ale to są tylko słowa, później na boisku musimy wyjść i pokazać, na co nas stać. No bo jeżeli uda nam się wygrać ten mecz właśnie najbliższy z Pogonią Lęborg, to będzie, można powiedzieć, w ostatnim czasie takie no, pewne wejście w sezon, tak? Pięcioma meczami zwycięskimi z taką ilością strzelonych bramek, tak? No tak, tak. Byłoby to fantastyczne rozpoczęcie sezonu. I co? No, mam nadzieję, że tak będzie, jak powiedziałeś. Mam nadzieję, wierzę w to. Tym bardziej będziemy walczyć. Tym bardziej spotkanie, można powiedzieć, lidera z wiceliderem na tą chwilę, tak? No tak, no to jest jedno. Drugie jest to mecz derbowy, który wiadomo rządzi się swoimi prawami i serdecznie zapraszam kibiców na ten mecz. Na pewno niesamowite emocje. Miałem przyjemność już prowadzić zespół w meczu wyjazdowym z Lęborkiem, który wygraliśmy. Teraz mam ciarki na plecach. I wtedy, że tak powiem przerwę, Gryf nie był faworytem wtedy w tamtym spotkaniu. No nie byliśmy faworytem. Teraz jest troszeczkę chyba inaczej. No ale tak jak mówię, mam ciarki, nie mogę się doczekać tego spotkania już. Okej, a w najbliższym meczu z Pogonią, kto według ciebie może być takim zawodnikiem, który może strzelić bramkę na przykład, tak? No właśnie tutaj dwóch chłopaków trenuję, może ich zawołamy, zapytamy. Butyk! Bliźniaczyk! Chodźcie tutaj na chwilę! Dawaj! Strugcie! Bo obydwu udało się ostatnio tak, po bramce strzelić, tak? Są ci młodzieżowcy, którzy te bramki strzelili, tak więc może nam tutaj coś ciekawego powiedzą do kamery. Chodźcie, pogadacie chwilę. Bo nie radzę sobie z wywiadem i musicie mi pomóc. Usiądźcie sobie obok mnie. Nie no, te strony. Nie no, siadaj, no dawaj, no ale co, pomożecie mi trochę. Nikodem Ciechański, dzień dobry, witam pana serdecznie. Dominik Butowski, witam pana serdecznie. Kamera jest wasza.
pytaliśmy się, rozmawialiśmy z trenerem, jak według was, czy jak według was będzie wyglądał najbliższy mecz z Pogonią Lęborg, tak? Czy uważacie, że uda wam się przynajmniej jakoś nie tyle, że zaistnieć, ale strzelić bramkę w tak prestiżowym meczu tutaj, jak pokazaliście w ostatnim meczu w Gdańsku na przykład? Derby rządzą się swoimi prawami, to zawsze jest mecz taki na styku i nie wiadomo, jak się potoczy. Każdy zawsze chce zgarnąć 3 punkty. I ta atmosfera wokół tego meczu, cała otoczka, to taki mecz chciałby się grać co tydzień i na pewno zrobimy wszystko, żeby wygrać ten mecz. No właśnie, dla nas i dla kibiców. A wy jako młodzi zawodnicy, no wiadomo, starsi zawodnicy już jakoś takie doświadczenie w takich meczach mają. A jak wy sobie radzicie w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o presję przed meczem? No bo jednak, kurna, wiadomo, no tak jak powiedzieliście, derby to są derby. No i wypadałoby, nieważne w jakim miejscu tabeli, wygrać je, tak? Wiadomo, dreszczyk emocji jest. Zawsze dzieciaka się marzyło, żeby grać takie mecze. Na takich meczach się gra w piłkę. No każdy tutaj przyjechał zgarnąć pełną pulę. Wierzę, że to będzie nasza drużyna. I do przodu. I można powiedzieć, wierzycie, że sierpień zakończymy z 5 wygranymi na koncie dla trójkolorowych. Tak będzie. Dokładnie. Okej, okay, dobra. Dzięki wielkie. Jeszcze tylko musicie wyjść, ja wiem, czego musicie trzeba wystawić, tak? Tak. Okej, panowie, dobra robota. No jeżeli tu nie jest tajemnicą, kadrę. Kadrę przed meczem? Znaczy nie chodzi o kadrę przed meczem. Czy to, wiadomo, duża liczba osób dzisiaj, bo nie będziemy mówić, kto był na treningu. Ale czy ten trzon będzie dyspozycyjny w meczu? Myślę, że jesteśmy na tyle nieprzewidywalnym zespołem, co jest fajne, że przeciwnik tak naprawdę nie ma pojęcia, jak zagramy, bo graliśmy 5 obrońców, graliśmy 4 obrońców. Zmieniamy ten skład praktycznie cały czas. Ja bardzo się cieszę, że jest bardzo pozytywna atmosfera w klubie, wśród zawodników. Pomimo, że mamy taką ławkę rezerwowych, jak ktoś już powiedział, że będziemy wygrywać w tym sezonie mecze ławką rezerwowych, to się sprawdza. Jest duże ego w tej szatni, na pewno, to jest na 100%, bo każdy z tych chłopaków grałby wszędzie w pierwszym zespole, tak, w czwartej lidze. A tutaj czasami muszą się pogodzić z byciem rezerwowych, czy to młodzi, czy to starsi zawodnicy, ale profesjonalnie podchodzą do tego, mamy razem wspólny cel i naprawdę jest fajna, rodzinna atmosfera. Wiadomo, tak czasami w rodzinie jest, gdzieś są jakieś zgrzyty, ale zaraz przebijamy pionę i widać to po chłopakach, że jesteśmy zespołem, drużyną, rodziną i wierzę w to, że to zostanie z nami do samego końca. Bo tak jak trener powiedział, w końcu można powiedzieć, porównując do zeszłego sezonu, nie ma problemu z personalnymi osobami, jeżeli można tak nazwać, kto będzie strzelał bramki dla Gryfa, tak? Jest w końcu, kto strzela bramki, tak? No tak, tak. No teraz chyba 10 zawodników z tego co pamiętam, 10 zawodników strzeliło już bramkę, tak więc jest z czego się cieszyć. No tak, ale jak wygrywa zespół i przegrywa zespół, ja się bardziej na tym skupiam, może niekoniecznie na tym, kto strzela czy asystuje, bo dla mnie tak na sam koniec liczy się drużyna. Okej, okay, czyli nic. Pozostało tylko zaprosić kibiców na stadion w niedzielę na godzinę 15. Przypomnijmy, że kasy już będą otwarte od godziny 14. Więc no tak, warto przyjść wcześniej, bo wiadomo, że może być problem ze zdążeniem, jeżeli ktoś przyjdzie na ostatnią chwilę. Zapraszamy serdecznie na mecz derbowy w Słupsku. Myślę, że to będzie fajny spektakl dla was wszystkich i wierzę, że z happy endem i 3 punkty zostaną w Słupsku. Zapraszam i do zobaczenia. Dzięki.